niedawna można go oglądać na poznańskim Starym Mieście vis-a-vis synagogi. Hotel Puro, bo o nim mowa, to laureat tegorocznej nagrody imienia Jana Baptysty Quadro za najlepsze poznańskie realizacje architektoniczne. Statuetkę odebrali od wiceprezydenta Poznania Macieja Wudarskiego, twórcy projektu z pracowni ASW Architekci. Forma budynku jest dosyć tradycyjna, w sensie usytuowania pierzei wzdłuż ulic, przykrycia go spadzistym dachem. Natomiast już detal, użyte środki, materiały są zupełnie współczesne. I wydawało nam się, że to najlepszy sposób, żeby stworzyć budynek, który z jednej strony pasuje do Starego Miasta, a z drugiej strony jest na tyle wyróżniający się, że można powiedzieć, że jest budynkiem współczesnym. Jeżeli chcemy poważnie mówić o rewitalizacji centrum Poznania, no to potrzebne są dobre inwestycje, które bardzo harmonizują z otoczeniem i to pod względem nie tylko architektury, ale także funkcji. I hotel Puro spełnia dokładnie te dwa oczekiwania, a jego nowoczesna architektura nie kłóci się bynajmniej z otoczeniem, ale przeciwnie, podnosi jego wartość. Działka przy zbiegu ulicy Stawnej i Wronieckiej od lat czekała na zagospodarowanie. Zawsze nawiązywanie jest ciekawe. No tutaj nawiązanie nastąpiło do takiej zabudowy staromiejskiej w całkowicie nowym wydaniu. To widać, że to nie jest, widać tą świeżość i fantastyczną myśl. Nagroda imienia Jana Baptysty Quadro jest przyznawana od 17 lat za najciekawsze i najlepiej wpisujące się w miejski krajobraz realizacje architektoniczne. Inicjatorem i organizatorem prestiżowej nagrody jest UWI Inwestycje.